Zobaczcie, jaką mamy pogodę. Piękne niebo bez chmurki. Trzeba to uwiecznić, bo to u nas jest rzadkość. Tutaj czeka hamaczek, słoneczko. O, żyć nie umierać, żyć nie umierać. Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Przepiękną pogodą, musiałam się schować na chwilę, bo już mi jest za gorąco, zdecydowanie za gorąco. I powiem Wam tak, dzisiaj jest drugi dzień, kiedy Kajcio jest w przedszkolu. Wczoraj był pierwszy dzień, kiedy był tak sam, 5 godzin i powiem Wam, że było w porządku. Poszedł bardzo chętnie, jak tylko usłyszał, że idzie do dzieci, bardzo się cieszył. Został, no tak niepewnie, ale został. Jak go odbieraliśmy, to był mega zadowolony, szczęśliwy i w ogóle bardzo fajnie. Natomiast dzisiaj był drugi dzień i już jak rano mu powiedzieliśmy, że idzie do dzieci, no to nie, mówił, że nie. Jak go Rafał zaprowadzał, to mówił, że nie chciał zostać, nie za bardzo w ogóle. Więc jestem ciekawa, bo go będę odbierać, jak to będzie. No ale mam nadzieję, że się przyzwyczai, a tak się cieszyłam, że tak pójdzie łatwo. No ale chyba jednak zajarzyło, co chodzi, że musi tam zostawać bez nas. No ale mam nadzieję, że się ogarnie. Ogarnie się, nie? No na pewno się ogarnie, wszystkie dzieci się ogarniają. Powiem Wam, że dzisiaj jest wtorek i dzisiaj czeka mnie ostatnia 13-godzinna nocka i wolne, ponad 2 tygodnie wolne od pracy. Za kilka dni, bo w sobotę wyjazd na Majorkę, 11 przepięknych dni, mam nadzieję, że przepięknych, że nie będzie padać, na Majorce. Nie to, żebym liczyła wcale absolutnie i nie mogła się doczekać, ale tak, no, dobra, już Wam nie mówię, już Wam nie mówię, już Was nie drażnię. No, w każdym razie powiem Wam tak, wczoraj miałam bardzo dość ciekawy dzień, zmęczona po nocce. Postanowiłam się no, już zacząć ogarniać na tą Majorkę, czyli musiałam pofarbować swoje odrosy. W domu miałam tylko farbę w kolorze jasnego brązu, to co kiedyś Wam pokazywałam, co zakupiłam. No i pofarbowałam sobie włosy. Nie znoszę, osobiście nie znoszę farbować włosów, to jest dla mnie kara. Co prawda tylko odrosty, ale i tak nienawidzę tego nakładać, czekać, spłukiwać i w ogóle, no, ale do rzeczy. Zafarbowałam sobie tym jasnym brązem i wyobraźcie sobie, ja mam ciemny blond odrosty i, ten jasny brąz na moich odrostach złapał się naprawdę na taki jasny, więc to wyglądało, że nie dość, że nie pokryło tych moich odrostów, to jeszcze je troszeczkę jakby rozjaśniło, nie wiem, no wyglądało to koszmarnie, więc musiałam jeszcze lecieć do sklepu, kupować ciemny brąz i położyłam sobie ciemny brąz, czyli 2 farbowania jednego popołudnia, gdzie nienawidzę się farbować, ale to jeszcze nic. Słuchajcie, zakupiłam sobie, może zacznijmy od tego, że znalazłam swój depilator. Nie używałam go kilka lat, dlatego że, nie wiem czy pamiętacie, dostałam 2 lata temu pod choinkę taką maszynkę z takim światłem, którym się pstrykało i to światło miało powodować to, że będą niszczone włoski, mieszki włosowe i włosy nie będą odrastać. I wszystko fajnie i naprawdę to działało. Po którymś razie, po miesiącu zauważyłam, że włosy naprawdę nie odrastają i wszystko jest w porządku. Tylko tam miało powodować to, że włosy nie będą wyrastać. Powiem Wam, że ja zauważyłam, że mi po prostu włoski zaczęły wyrastać. Więc zaprzestałam maszynki, nie używam jej. No ale teraz przed Majorką chciałam mieć z głowy jakieś tam golenia. No i chciałam użyć swojego depilatora. Niestety zaginęła ładowarka. Nigdzie jej nie ma, szukaliśmy, nigdzie nie ma ładowarki. No, no to poszłam sobie do sklepu i zakupiłam sobie takie plastry, wosk do depilacji. Nigdy ich nie używałam wcześniej, no bo miałam depilator i w ogóle, no wiadomo, boję się tego wosku. No i wczoraj sobie zapodałam ten wosk i powiem Wam tak, zrobiłam sobie pod pachą i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że zerwałam sobie naskórek, a nie włosy. Włosy ani drgnęły, a mi pod pachą został taki kwadrat czerwony, który teraz nieziemsko piecze. Także plastry mi się chyba nie przydadzą, przynajmniej nie pod pachy.
Mam nadzieję, że mi to zejdzie do Majorki. No masakra, miałam wczoraj po prostu piękny dzień. Nie dość, że włosy nie wyszły, to plastry nie wyszły i dupa. I dupa, dupa, dupa. Dobra. Słuchajcie, ja się zbieram na siłownię. Powiem wam, że małego nie ma w domu. Robcio jest w szkole, Rafał jest w pracy. Ja się tak plączę z kąta w kąt, nie wiem, co ze sobą zrobić. Boże, co ludzie, którzy nie mają dzieci, robią ze swoim wolnym czasem? Ja sobie naprawdę nie mogę znaleźć miejsca. Wszystko ogarnęłam, co było do ogarnięcia. Wszystko zrobiłam i tak chodzę, co tu jeszcze zrobić? Dlatego pójdę na siłownię. No. Jeszcze kilka ostatnich dni na siłowni przed wyjazdem. Powiem wam, że jak miałam sobie taki, założyłam sobie plan, że chciałabym zgubić 10 kilo do Majorki. Prawie się udało, zostało mi 250 gram. Mam nadzieję, że do soboty je zgubię. Więc teraz idę poćwiczyć, zrobić sobie cardio 250 gram i będzie 10 kilo w dół. Jej! Cieszę się niesamowicie. Dobra, lecę na tą siłownię, po siłowni odbieram małego i mało idzie na drzemkę. Tak, czyli będę miała film. Będę miała czas, żeby zmontować dla was film. No, mam nadzieję. Dobra, lecę na tą siłownię, trochę poćwiczyć. Mięśnie rosną. Ale ja naprawdę nie wiem, co ludzie, którzy nie mają dzieci, robią. Zdradźcie mi, co robicie, jak macie czas wolny, nikogo nie ma w domu, wszystko jest ogarnięte. Co się wtedy robi? Ja już nie pamiętam, wiecie co? Ja teraz tak sobie pomyślałam, tak sobie siedzę i myślę, że jakbym nie miała dzieci, to ja nie wiem, co ja bym robiła. Naprawdę, ja już nie pamiętam tego życia przed dziećmi. Dobra, koniec gadania, lecę na tą siłownię, żeby mieć czas, żeby poćwiczyć, bo w końcu muszę stracić te 250 gram. Siłownia zaliczona. Jej! Kajuś odebrany, właśnie go położyłam na drzemkę i teraz czas, żeby mama w końcu zjadła śniadanie. A nie ma nic lepszego na śniadanie posiłowniowe jak tam tararam, już wam pokazuję, jak własnej produkcji galareta z piersi kurczaka, jajeczko, kurczaczek, groszek i galaretka. Najlepsze dietetyczne, siłowniowe śniadanie. Generalnie to jest pół do drugiej, a ja dopiero śniadanie. Ale ja tak zazwyczaj jem późno śniadanie. Najpierw kawę muszę sobie wypić, później trochę tak dojść do życia, ogarnąć się, pójść na siłownię. Podobno jak się na czczo chodzi, to się lepiej spala. To jest idealne. Tak, tu można żyć. Zobaczymy, co tam ciekawego w świecie, w internetach, do jedzenia. A właśnie, kiedyś mi jedna osoba napisała, jak pokazywałam jakiś tam obiad czy coś i pokazywałam Kaja, który jadł sobie obiadek i przy okazji oglądał bajkę. I ktoś mi napisał, że nie wolno dzieciom puszczać bajek do oglądania. Teoretycznie ja to wiem, że nie można puszczać dzieciom bajek do oglądania, że to jest niezdrowe, ale powiem wam, że to jest jakby taki jedyny sposób u nas, żeby on usiedział chwilę w miejscu. To jest bardzo aktywne dziecko i on bez zajęcia po prostu nie wytrzyma, on nie usiedzi na pupie. Więc jeżeli chce, żeby zjadł, to musi niestety mieć bajkę. Ja wiem, że to źle, doskonale sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony my sami oglądamy do jedzenia. Powiem wam, że na przykład tak jak jestem teraz sama w domu i mam zamiar sobie pochłonąć moje śniadanie, no to przecież nie będę sama w ciszy jeść. Też sobie włączę albo coś na YouTubie, albo jakiś serial. I to samo robi Rafał. Też jak je, to też ogląda, więc jeżeli my oglądamy jedząc, to dziecko ma taki przykład i nie sądzę, żeby chciał inaczej. Chociaż chciałabym to zmienić, żebyśmy razem jedli wspólnie posiłki. No ale przy takim systemie pracy zmianowej, kiedy ja robię noce, Rafał dnie i praktycznie każdy z nas je osobno, nie da się. No szkoda. No szkoda, ale ja wiem, że podobno jak się ogląda, to się więcej je, to jest niezdrowe i że się źle trawi, się więcej je niż potrzeba, bla 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 bla. Ale cóż, takie życie. Wybieram wygodniejszy sposób na to i żeby dziecko zjadło, żeby mama zjadła. Żeby był spokój i porządek. Dobra, bo już opadam z sił.
szamie i potem do Was wrócę. A jeszcze dzisiaj, kurczę, nocka. Na 18 do 7. Ale ostatnia, a potem wakacje. A teraz coś Wam pokażę. Słuchajcie, ta firma osobiście mi wcześniej nieznana. Są to produkty do włosów i są genialne. Słuchajcie, na początek kupiłam sobie taki malutki szamponik i malutką odżywkę. Jak widzicie, już jest takie zużycie. Są po prostu, nie dość, że pięknie pachną, to fantastycznie radzą sobie z moimi włosami. A maska, słuchajcie, maska jest genialna. Zaraz Wam pokażę. Na dowód, zużycie, całkiem spore. Przepięknie pachnie, przepięknie moje włosy się po tym rozczesują i są gładkie. I moje szorstkie włosy, gdzie ja mam zawsze problem z ich rozczesaniem, się plączą, robią się kołtuny. I w ogóle ogarnąć jest je ciężko, bo mam raczej takie chropowate włosy. No magia, to jest po prostu magia. I teraz w Budzie jest promocja 3 za 2. Taka maseczka kosztuje 19,99, czyli 20 funtów. Tak, i wzięłam sobie, tutaj mam z olejem jakąś, tak, olej jakiś regeneracyjny. Tutaj mam maseczkę z kawiorem i tutaj mam maseczkę z jakimś kalogenem. I są tak świetne, że poleciałam teraz do Budza i kupiłam sobie jeszcze kolejne dwie maski, bo szampon jak szampon, odżywka jak odżywka, są rewelacyjne, ale maski to jest po prostu miazga. No i tutaj jeszcze mam taką odżywkę do włosów, którą zostawiamy, nie spłukujemy ją i ona też kosztowała 19,99, także słuchajcie, kupiłam te trzy produkty i powinnam zapłacić 60 funtów, zapłaciłam 40 funtów, także wiem, że się opłaca, bo na pewno będę je stosować. Maskę po prostu połykam, jak widzicie, już prawie jest pusta. I tak, i włosy są genialne, także jeżeli jesteście z Anglii i macie gdzieś Budza, lećcie, wypróbujcie, chociaż kupcie sobie te miniaturki, bo warto, bo są genialne. Także powiem Wam, że ja jestem mega zadowolona z moich włosów, jak one błyszczą, jakie są mięciutkie, jakie są fantastyczne. Bardzo Wam polecam, naprawdę bardzo Wam polecam te odżywki, jestem mega zadowolona. Na pewno nie pożałujecie, jeżeli kupicie. Mam już wolne! Jej! Przeżyłam pracę! Jej! Znowu spuchły mi oczy. Słuchajcie, zrobiłam sobie rzęsy. Sama. Klejem dla alergików, dla wrażliwych oczu. Proszę bardzo. Jak wyglądają moje oczy? Całe popuchnięte, swędzą jak cholera. Muszę teraz siąść i ściągać. No nie będę miała rzęs. Nie dane mi jest. Nie mogę już być gwiazdą. Nie mogę już być piękna. Tak zaczynam poranek. Ze spuchniętymi oczami. Idę to ściągać, cholerstwo. Strasznie swędzi. Hej, górale! Nie bita się! Ma góralka dwoworkocze podzielita się. Tak, ja wiem, co sobie myślicie a propos rzęs, że jestem debil, że jestem głupia, nienormalna, że znowu sobie to zrobiłam, ale powiem Wam tak, że zżerałaby mnie po prostu ciekawość, czy to ta stylistka mi źle zakłada, czy jej produkty źle wpływają na moje oczy, drażnią oczy, więc założyłam sobie sama i założyłam sobie produktami do wrażliwych oczu i było to samo, więc znaczy może nie było aż tak bardzo, ale jednak oczy bardzo swędziały, bardzo puchły, dwa dni były takie niefajne, no ale już wiem, że po prostu, no niestety, taka metoda rzęs nie dla mnie, dlatego teraz mam, zobaczcie, na pasku, tak, bo ja jestem bardzo uparta, i będę miała te rzęsy, chociażbym miała sobie je narysować, wyciąć i dokleić. Czyli właśnie mam na pasku i póki co mogą być, bo moje są naprawdę teraz w kiepskim stanie po tym ściąganiu jednych, drugich. Także są takie niefajne. No jednak wakacje, no to człowiek chce wyglądać jak lód, prawda?
No, także ja już po prostu wiem, przekonałam się sama na sobie i tak ze mną jest zawsze. Jestem taki uparciuch, że jak sama na sobie się nie przekonam, no to będzie mi gryzło i cieszę się, że się przekonałam i cieszę się, że to zrobiłam drugi raz. Nie cieszę się, że mi drugi raz oczy spuchły, ale już z głowy. Tak, teraz mam właśnie maseczkę, te, które Wam pokazałam, one są genialne. Opracowałam sobie taką taktykę, że nakładam maskę na włosy, zaplatam dwa warkocze i chodzę w tej masce tak długo, jak tylko mogę. Czasami jest to pół godziny, czasami jest to pół dnia, ale świetnie na mnie to działa, na moje włosy to działa właśnie przed myciem. A że jestem po siłowni, no to włosy są do mycia, bo spocone, więc stwierdziłam, że nałożę sobie maskę, odpowiednio je mocno nawilżę, bo dzisiaj jedziemy już na Majorkę. I powiem Wam tak, jest godzina 14, a my nie jesteśmy jeszcze w ogóle spakowani, nawet jeszcze walizki nie są ściągnięte ze strychu, także super. Jak zwykle, jak zawsze na ostatnią chwilę, ale już pewne rzeczy są poczynione, zakupy są poczynione i tak naprawdę tylko wrzucić rzeczy do walizki. Ja się w ogóle nigdy nie stresuję pakowaniem, pomijając fakt, że nienawidzę się pakować, ale mnie jakoś pakowanie nigdy nie stresuje i tak naprawdę pakuję się w pół godziny, siebie, dzieci, Rafał tam podaje swoje rzeczy, co chce wziąć i tyle. Więc mnie stresowanie nie pakuje. Tak, no, także teraz właśnie położyliśmy Kaja na drzemkę, Rafał poszedł na siłownię. Ja muszę tutaj jeszcze poogarniać. Mam dla Was dwa filmy, znaczy właśnie ten vlog, który widzicie i kolejny będzie, jak mnie nie będzie. Także się super cieszę, że udało mi się wszystko zmontować, wygrać, wyrzucić, opisać i mua! I to samo na drugi kanał, też są dwa filmy, także podczas mojej nieobecności nie będziecie się nudzić, bo będę z Wami. A na bieżąco prawdopodobnie będę na Instagramie, także Was zapraszam, będziecie mogli zobaczyć, jak tam sobie działamy na tej Majorce. Chciałam Wam pokazać, jaką fajną dorwałam kosmetyczkę, torbę w Primarku. Ja wiem, że teraz są modne te przezroczyste torebki, ale ja raczej bym nie paradowała z przezroczystą torebką. W każdym bądź razie za cenę 6 funtów dorwałam taką fajną kosmetyczkę. Tu mamy jedną kieszonkę. Jest dosyć spora, jak widzicie, i jeszcze tutaj ma przegródki na pędzle, także sobie przepakuję tutaj kosmetyki. Myślę, że łazienka spokojnie się tu zmieści, kolorówka właściwie jeszcze nie wiem co, będę pakować, to się dowiem, ale jest mega fajna, plastik jest taki porządny, twardy, także jeżeli szukacie jakiejś fajnej kosmetyczki, no to w Primarku te są genialne. No i dobra, teraz problem, jak to wszystko zapakować tutaj. Oczywiście wybiorę swoje ulubione kosmetyki, bo nie będę wszystkiego ze sobą brać, bo bez sensu. Mam zamiar tam się jak najmniej malować, niech buzia odpoczywa, niech buzia też ma wakacje, ale z drugiej strony jak będziemy gdzieś wychodzić wieczorem, nawet w ogóle no, człowiek chce wyglądać jak człowiek, prawda? Także tutaj zaraz będę to przepakowywać. No i powiem Wam tak, będę się z Wami żegnać, bo chcę Wam jeszcze to zdążyć wrzucić. Tak naprawdę zostało nam tylko pakowanie i wyjazd. Tak, jedziemy o godzinie koło 1-2 w nocy, o 9:00 mamy lot, także o 12:00 będziemy na Majorce i będziemy się cieszyć, chociaż pogoda podobno ma być na nasz przyjazd deszczowa, jeden dzień ma padać. No ale cóż, przyzwyczaiłam się do deszczu w tym kraju. W każdym bądź razie życzę Wam miłego dnia, życzę Wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy cało i bezpiecznie dotarli bez żadnych problemów lotniskowych, bo wiadomo, na lotniskach to lubią stwarzać problemy. Też jedziemy godzinę wcześniej, bo chcę sobie pobuszować po sklepach bezcłowych, mam kilka rzeczy w zamyśle, chciałabym jakiś fajny taki błyszczyk może bym chciała. Chciałabym sobie no, popatrzeć po tych kosmetykach, pomacać. Także no, już się nie mogę doczekać. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już w kolejnym filmie i oczywiście do zobaczenia na Instagramie na Majorce. Mua, buziaki.